No heja. Na koniec ostatniego filmu, to był test z Prospectera, zapowiadam, że będzie druga taka wędka z kategorii szczupak na lekko, testowana, opisywana. No i jest. Flagman Orbion. Marka Flagman kojarzy się u nas bardziej pewnie wielu z wędkarstwem gruntowym, z ich wędkami federowymi, a proszę bardzo, spinningi też robią. I tegoż Orbiona w wersji FON73 ML na moje nieszczęście miałem okazję bardzo solidnie nad wodą wyczochrać. Jak zainteresowani szczegółów, to zapraszam. Jedziemy. Przed nami bohater dzisiejszego spotkania, Flagman Orbion ML, FON73 ML. Dokładnie. Tak się ten kij katalogowo nazywa. Parę słów pokrótce na temat z czego, jak to jest zrobione. Blank długości 2,21 m. Wedle producenta zrobiony z karbonu 30T. Blank ten ma dość umiarkowaną zbieżność. Dołem wzmocniony jest formą maty węglowej. Uzbrojony w 9 przelotek. Są to przelotki typu no name, natomiast jak na no name'y? Po pierwsze, one wyglądają naprawdę bardzo dobrze. To są fajne, smukłe i takie delikatne, tak ramki, jak i te inserty w nich, same ringi. Co więcej, montaż tych przelotek jest zrobiony również bardzo dobrze. W zasadzie tu się nie ma do czego przyczepić, przynajmniej w tym egzemplarzu. Te przelotki są zrobione równiuteńko jak pod laser. Omotki wyglądają ok, tak? Może. No nie, no nie, nie ma tu się co, nie ma co się czepiać. To naprawdę jest ładnie zrobiona wędka pod tym względem. Dolnik. Teraz tak, słuchajcie, to coś to jest autorski uchwyt kołowrotka Flagmana. Sam cały ten dolnik, czy ten gripper, czy coś, to wszystko jest takie dość minimalistyczne. Pianka Ewa, ten dolnik jest dość krótki. Fajne wykończenie takim ni to kameleonem, ni to się mieni różnymi kolorami i brokatem. Te malowanie tu na dole, ten kij wygląda naprawdę atrakcyjnie i cieszy oko. Wędka opisana jest wedle producenta na ciężar wyrzutowy od 4 do 20 gramów. Kiedy popatrzymy na parametry grubości tego blanku, jak on wygląda, no to od razu możemy założyć, że te 4,20 to minimum, że powinien nam dźwignąć więcej, bo przy przelotce szczytowej mamy tutaj 1,6 mm średnicy, natomiast przy dolniku 9,3 mm. Nie jest to witeczka. Waga tego kija. Producent podaje 105 gramów, czyli sugeruje nam, że kij będzie no raczej lekki i nie próbuję nas tutaj robić w konia, oszukiwać. Zważyłem tę wędkę oczywiście 104,5 grama. Tyle pokazała mi waga elektroniczna. Na pierwszy rzut oka kij może się naprawdę spodobać.
fajnie, ładnie zrobiony i po prostu no super, aż się chce łowić. No to teraz pytanie, jak się tym połowi, to jakie z tego łowienia mamy wrażenia? No bo to chyba w ręce najważniejsze, nie? There's a long time ago, I met Mr. Dracula. He told me, do you like Fuencula? It's the new funky dance. We have to dance all nude for a long time of romance. No to zacznijmy od realnego ciężaru wyrzutowego. Orbiona w wersji ML. Opisany na 4,20. Słuchajcie, dołem. No dołem to tych czterech, to się w ogóle nie chce ruszać. Od pięciu też nie. I sześciu też. Ja powiem tak, wiecie, tak dla świętego spokoju, to poniżej 7 gramów nie próbujcie schodzić. No to po co się męczyć i po co te nerwy. Górą ponad te 20 jeszcze można na spokojnie dodatkowe 6 dołożyć, czyli mamy razem 26 gramów. I on to miota, rzuca bez problemów i sobie radzi z takimi ciężarami. Teraz jeśli chodzi o jego akcję. Opisany jest jako fast i on tym fastem rzeczywiście jest. Jest to kij dość szybki. Natomiast mówiąc o akcji tego kija, mówiąc o tym, jak się on zachowuje, strasznym zawodem i zagadką dla mnie jest szczytówka tego flagmana Orbiona. Nie ukrywam, że kupując tę wędkę, liczyłem, że może to będzie taki fajny kij pod lżejszą gumę, że może ten kij się sprawdzi przy dropshocie. No miałem takie jakieś myśli, zamierzenia, no ale jedziemy w ciemno, zobaczymy. Kupujemy, potestujemy. Ktoś musi tę wędkę opisać. I ta szczytówka, ona jest taka, że słuchajcie, bo takie lekkie łowienie, jeśli idzie o gumy, to ona się tak średnio nadaje, bo brakuje jej troszeczkę jednak tej czułości, wrażliwości. Ona jest taka nieco pałowata. W związku z tym, oczywiście, do dropshota to się też nie nada, że już nie powiem, że z jeszcze innych przyczyn i to jeszcze dużo poważniejszych, nie nada się tym bardziej, ale o tym powiem jeszcze za chwilę. No można sobie pomyśleć, jak ona jest taka sztywniejsza, pałowata, no to nie wiem, no to może jakiś twitching, może coś tam. Kurczę, i wiecie, no też nie. Bo ona tak z jednej strony jest taka trochę pałowata, ale z drugiej strony to topowi tej wędki brakuje dynamiki. Brakuje jakiejś takiej ciętości. Ten kij jest taki. Ja rozumiem, że on w zamyśle twórców tej wędki to miał być pewnie uniwersalny. A ta wędka jest taka nijaka. Jak dla mnie. Nie wiem, do czego to się może nadać. Nie wiem, jakieś mniejsze crankbaity, czy wahadełka, czy wirówki, tam gdzie zwijamy, kręcimy korbą i ten, no to on się tam nada, czy na wodzie stojącej, czy na jakimś tam rzece umiarkowanym ciągu. No to tak, będzie tam robił jakąś robotę. Natomiast ten blank użytkowo totalnie mnie nie zachwycił, a powiedziałbym nawet, że bardzo mocno mnie rozczarował. Sprawa kolejna, czułość tego kija, tak? Producent w materiałach reklamowych pisze nam o tym, że określenia, że on jest
ekstremalnie czuły. No, to tak nie do końca. To on nie jest ekstremalnie czuły. On jest taki czuły, wiecie, jak kij za 300. Mniej więcej to tak jest w takiej przeciętnej kijów za 300. Nie ma szału, nie ma tragedii. Da się połowić tej czułości, starcza na to, żeby gdzieś tam lżej połowić szczupaki. I tyle, i cudów nie ma, nie spodziewajcie się. Ten kij wygląda po prostu lepiej niż łowi, w mojej opinii, i tak to już z nim jest. Ale nie to wszystko było najgorsze, bo flagman ma jeszcze jedną swoją mroczną stronę, która doprowadziła mnie w czasie tych testów do rozpaczy i sprawiła, że cieszyłem się jak dziecko wchodzące do smyka na myśl, że właśnie kończę tej wędki testy i że w końcu nadciąga amnestia. A najmroczniejszą stroną duszy flagmana Orbiona w wersji ML jest wyważenie tego kija i ten wynalazek szatana, ten uchwyt kołowrotka. Sprawa pierwsza. Wędka, jeśli chodzi o wyważenie, mówiąc kolokwialnie, leci na ryj po prostu w sposób przeokrutny. W testowanym niedawno z prospekterze było pod tym względem słabo, ale flagman mnie zaskoczył, sprawił, że zaczynałem za tym spekterem tęsknić. No to chyba nie za dobrze świadczy. Te złe wyważenie wędki, na które w zasadzie nic tu poradzić nie można, w połączeniu z tym gripem, znaczy ja nie wiem, ja wiem, to nie są dłonie gdzieś pianisty czy coś. Być może on jest pod dłonie pianisty projektowany. Jak nie próbowałem tej wędki trzymać, chwytać, jak nie układałem dłoni, nie było wygodnie. Nie mogłem sobie znaleźć żadnej komfortowej pozycji do pracy tą wędką. I teraz sprawdziłem to aż do bólu i to dosłownie, bo tym kijem przełowiłem na początku maja na dwóch zawodach był ze mną. I łowione było na lekko i rzetelnie męczyłem się z tym kijem po 7 godzin za każdym razem. I powiem wam, że już po 5. godzinie łowienia tym flagmanem Orbionem dłoń po prostu boli. Ona już żebrała o litość i wołała do mnie: odłóż tę wędkę, weź co innego, bo ja nie wiem, czy ja te 7 godzin wytrzymam. Ten grip, złe wyważenie, generalnie niepowalający blank swoją charakterystyką. No cóż, no to przejdźmy może do podsumowania. No jakie ono będzie, no to chyba się powoli możecie domyślać.
No to tak, kochani. Flagman Orbion w wersji ML kosztuje u nas troszkę ponad 300 zł. I w tej cenie, i w cenie dużo niższej, serdecznie tego kija nikomu nie polecam. Po prostu. Tak się staram zastanowić, czy w przeciągu ostatniego roku jakakolwiek inna wędka przyprawiła mi tyle dyskomfortu w trakcie łowienia, jak ten flagman, i powiem wam, nic mi do głowy nie przychodzi. No nie ma szału. Ona ładnie wygląda, ale mi się łowiło tym kijem po prostu bardzo słabiutko i tyle, i nic więcej. Nie mogę na obronę tego kija powiedzieć, bo nie znajduję żadnych argumentów, żeby powiedzieć, że no w sumie nie jest tak źle, że on może być. Nie może. Przykro mi. Tak wyszło. Dlatego teraz ja sobie go odstawiam. O, niech sobie tutaj odpocznie. Niech ja wytrzepię ręce. Bardzo serdecznie wam za dzisiaj dziękuję. Zapraszam, jeżeli ktoś nie zasubskrybował kanału, a mu się, że tak powiem, cokolwiek spodobało, to tak, można zasubskrybować, nie ma problemu. Można polubić film, jeżeli się spodobał, a jak się nie spodobał, łapa w dół, bez litości. To może się poprawię, nie wiem, zobaczymy. Komentarze, pytania, jak zawsze wskazane, rozesłać gdzieś tam do znajomych, do krewnych. Będę wdzięczny za takie akcje. Można mi postawić wirtualną kawę. Założyłem profil, link będzie gdzieś tam w opisie. W następnym filmie, on będzie również poświęcony wędce. Słuchajcie, ja po tym Orbionie to ja po prostu musiałem odreagować i odpocząć od tanich spinningów. Wybaczcie mi, nie będzie wędki taniej, ale będzie wędka świetna, która dała mi kupę frajdy, na którą połowiłem bardzo fajne ryby, w przeciwieństwie do tych śledzi, które wychodziły mi na tego flagmana, no ale to nie wina wędki, bądźmy obiektywni. Tak więc trzymajcie rękę na pulsie, bo będzie fajny materiał o bardzo, bardzo fajnym kiju. Jeszcze raz za dzisiaj dzięki. Trzymajcie się cieplutko, jesteśmy w kontakcie. Cześć. Six of my legs.